Chinola, chcieliście zobaczyć, tak? Co to jest? BZ-68 w ogóle z 17 listopada, to z dzisiaj. No. Co to jest i dlaczego to takie dziwne? Dobra, co my tutaj mamy, widzowie? R-9, Chiny, czołg ciężki, tak? Dobrze, czy wszystko Podoba mi się ta zboostowana moc, podoba mi się ta zboostowana moc silnika do 1925 km. No cholera jasna. Obciążenie 60. Dobra, przyrzamej kaczuchy dobra. w takim dobra. razie. Bo tam nie, nie... Uwaga, uwaga, okay, okay. widzowie. Będzie Mocno nowy tone. alert na przycisku. 32 na Turbo z tym speedzie. Jezus Maria, co to jest za. Zaczyna jeździć 53 km. Okej. Okay. Okej. Okay. Masz 5 palaczy. czas działania palacza trwa 10 sekund, żeby się rozpędzić, spoko, to na starcie można chyba to wcisnąć, nie? I od razu zapierdalasz, ciuu. Czas do palacza 5 sekund. O, to będzie... Znaczy to też nie jest tak, że to będzie jakoś super szybko zajmowało pozycję, bo wiadomo, że medy są szybsze, tak? Tylko że, bo no, to będzie z turbo jeździć 53. Pytanie brzmi, czy jak dodamy turbo na ten czołg, to to będzie jeździć automatycznie 6 km szybciej z tym dopalaczem? Czy może niekoniecznie? Cholera, wie, no powinno, nie? Chyba, że to jest cap. Założony sztywny, i to czy dodasz inne moduły, czy nie, nie ma na to wpływu. Więc to jest interesujące, jak to będzie działało, jak to będzie funkcjonowało. No, Projekt się działa, bla bla, zasięg widzenia, bla bla, uszkodzenia 530, 315 peny na goldzie, ok. 248 na zwykłym, mała penetracja na zwykłym. Kajków też się nie może poszczycić jakąś super peną. Szybko strzelam no wiadomo, 2, 200 dpm, gówno. Czas 278, ok. Tu załoga racje, to trochę zbustują. Nie powinno być aż tak frustrujące. Minus 8 depresji, ok. Teraz zobaczmy to. 750 z trolem z 210 penki. Ok. No nie wydaje się to, jakby to było nie wiadomo co, nie? Ale lighty może ciekawe niektóre składać. Na ten... no. no nie wiem, czy to jest jakaś super rzecz, w sensie, czy to będzie jakiś super czołg do grania. Nie wydaje mi się, to będzie raczej taki bardziej fantang niż coś, co miałoby zniszczyć grę. No bo 750 uszkodzeń, to i ma 60 TP, i ma 100 i ma fałka. Motyw polega na tym, że to ma 210 piany. Więc jak pojedziecie na jakąś hatakownię no to haha beka trochę. Rozrzut 0.36, a ten to drugie działo miało ile? Hmm. Dlaczego działo 130 mm ma rozrzut większy niż działo 152 mm. Albo ja jestem dziabnięty i źle to postrzegam. Albo to po prostu jest nielogiczne. Why? Why WG? Tell me why. Ale ja tego nie rozumiem. Widzowie, to jest, to jest po prostu nielogiczne. nara, nara chomik. Miałem dziwna sprawa. Dziwna sprawa. Znaczy, kierując się takim World of Tanksowym rzędznikiem, no dużo bardziej by mi pasowało, żeby mieć 0,6 na 130 mm niż na 152, no bo to trochę takie śmieszne. Ale wydaje mi się, że oni chcą zrekompensować tutaj tę niską penę lepszą celnością, w sensie ja to tak odbieram. Nie? Siema John. W sensie ja to tak odbieram, że to jest rekompensata, jeżeli chodzi o ten rozrzut względem niskiej penetracji. Bo innego wyjścia nie widzę. Dlaczego 152 mm ma rozrzut 0,36, a 130 ma 0,4? Nie? Dział, które robi 530 damage, ma rozrzut 0,4. działo, który robi 1000 damage slash 750, ma 0,36. Nie? Strasznie mi się to ze sobą gryzie. Więc jedną rzeczą, którą jestem w stanie zrozumieć dlaczego pozostała podjęta taka decyzja, jest fakt, że tutaj macie niską penę, tak? No bo. Hmm. Matka, przepraszam. No bo innej opcji nie ma. Umówmy się, że innej opcji na to nie ma. Chociaż wciąż... No, nie, nie uważam, że ten czołg jest warty tego, żeby grać nim na 130 w obecnym stanie. Bo. Bo to. To nie jest jakiś super tank, nie? W sensie nie, nie wydaje się po statach działa, że, że to będzie jakiś super. Masz 2200 dPM. -u. Masz długi czas przeodowanie na 530 i Alfie. Rozrzut masz średniej Skupianie masz też <taki> takie o. Wiadomo, że super Conqueror to nie będzie. Kategoria wyposażenie żywotność, okej. Okay. Będzie można HP wrzucić, ale w życiu na to HP nie zamontuje bez sensu. Tak mi się wydaje. No. Na niektórych mapach tak, ale normalnie to turbo raczej. O, role w bitwiczał ciężkie przełamanie. Pojazdy posiadają, <taki> Dobrą mobilność. No tak. No mobilność jest definitywnie tutaj e, e, czynnikiem, ale to głównie przez Turbo, bo normalnie ten czołg nie jest mobilny, zbytnio jest na poziomie Superkonkurora, tak? 35 km, ale... 14 km to tym Dużo. Dużo. Kaczuszki przeniesione. Tutaj się chyba niczego, niczego nie dowiemy. Pan też na wieży 280 wygląda całkiem ciekawie. Pytanie brzmi jakie to będzie mieć włazy? To jest dziewiątka, prawda? Dziewiątka, PZ-68. Pytanie to brzmi, to jest drzewkowa? Czy to będzie jako czołg jakaś nagroda za, za coś? Nie wiem, no włazy to to ma małe, więc jeżeli... A, tutaj hity będą wchodzić już to z góry mówię tutaj ta wieża jest tak skontowana. Podobnie jest zrobiona wieża 75, gdzie macie jeden płaski daszek i nagle macie taki skos do, do frontu wieży i tam nawet ebr 8 ósmego tieru możecie się wbijać, bo ten armor jest bardzo mały, więc i to sobie z tym radzą nieźle. APC-ry będą dingać oczywiście. Tutaj ta część wieży hity będą wchłonąć bardzo dużo, bardzo dużo. Te hity będą tutaj chłonąć, tak mi się wydaje. Jeżeli tutaj nie są jakieś dobre wartości armora na tej przedniej płycie, znaczy na tej górnej płycie umiejscowionej z przodu, no to, no to tutaj hmm, hity powinny bardzo przyjemnie wchodzić. Nie mam pojęcia, jakie są x-poty na tym czołgu. Organim powiedział powie, że 280 armora, no ale to wiadomo, że to wszystko zależy od kątów i od tego, czy nie ma jeszcze jakichś To tutaj gdzieś porobionych. bo to, że organim mi powie, że czołg ma 280 armora, e, nawierzyć tam 350 nie oznacza, że nie jest przebijalny, wiarze. Всем здорово. Сегодня я покажу. Ха? Ale, ale że co? W sensie, nie wydaje mi się, że to w ogóle... Hmm. Zacznijmy od pierwszej rzeczy. To, co jest testowane na, na Leście, niekoniecznie będzie na u. Słuchajcie, tak samo jest na Hinolu, jest tam dzi dużo dziwnych różnych rzeczy, a na RU, czy EU, czy NA tego nie ma, tak? Więc to, co tutaj widzimy, może być jako koncept do testowania jakiejś mechaniki, być może na jakiś tryb specjalny, być może na jakiś specjalny event. To po pierwsze. Po drugie, ta co wyjdzie na LESTA na serwerze, czy tam na leśce, nie wiem czy to się odmienia, czy nie, nie oznacza, że wyjdzie na EU. Tak? Od tego zacznijmy, więc na spokojnie. Druga rzecz: koncepcja Flame Trower Tanka nie wydaje mi się sensowna. W zwykłych randomach, dlaczego? Dlatego, że ten czołg będzie miał ograniczony zasięg, tak? Na, na jakim dystansie możesz użyć tego flame No więc kolejna sprawa, będzie to czołg do walki tylko i wyłącznie na blisko. I pytanie brzmi: jak często w grze komputerowej jesteś mm, masz możliwość użycia czegoś takiego jak miotacz ognia? Na takim, na takim małym dystansie, tak? I. I. Na większości map to w ogóle nie zadziała. I teraz druga rzecz. Czy ten czołg będzie posiadał normalne działo i to jako dodatkową rzecz? Czy może niekoniecznie? Jeżeli tak, no to wiadomo, że to będzie totalnie głupie. E... W sumie i tak, i tak będzie to głupie, bo ten całk będzie niegrywalny, po prostu totalnie niegrywalny dziękuję, na większości dziękuję. map, w większości scenariuszy. O kurde. Ja mam Aniu. jeszcze 8. Malnie jeszcze 8, będziesz totalną 60. Dzień dobry, kocham Cię. Dzięki za 52. Hmm. Ja nie wiem, Helo, o co chodzi. A próbowałeś w innych Hel? Próbowałeś w innych grach? Sprawdź na gierki przede wszystkim. Pokczem maksamitny. Nie wiem. To jest na jakimś przecieku z Lesty. Ale to nie ma sensu. Wprowadzanie tego jako mechanikę do World of Tanks to nie ma sensu. Bo tak jak mówię użycie takiego miotacza ognia na blisko będzie niesamowicie sytuacyjne. Z drugiej strony, jeżeli to miałby dostać ten czołg też jakieś normalne działo, no to również by było bez sensu, bo ma jakąś tam unikalną mechanikę, której nie ma żaden inny czołg. No. Czy tu chodzi tylko o testy? Ciężko mi powiedzieć.